Robert Maciejowski po naprawdę szybkim, chyba spodziewanym właśnie zwycięstwie. Przyznam, że no i skłamałbym, gdybym powiedział, że nie spodziewałem się tego. Zresztą ty też również to przyznałeś ku uciesze zgromadzonej publiki. Witam serdecznie wszystkich. To znaczy po walce wyszedłem, powiedziałem tak troszeczkę z ironią, natomiast no przed walką bym tego nie powiedział, wiadomo. Gdzieś tam no, mocna presja, raz, że u siebie dwie porażki za sobą, z którymi się nie zgodziłem. Jestem wojownikiem, chciałem wygrać i wszedłem tam umrzeć, no. Żyję, więc... Lepiej nie, lepiej żyj i wygrywaj. Po to tam wszedłem, bo to gdzieś tam każdy z zawodników wie, ja zawsze w wywiadach kieruję do zawodników słowa, bo przecież człowiek pewnych rzeczy nie zrozumie. Wszedłem tam wygrać, ale gotowy na wszystko. Cieszę się bardzo, że się udało, no nie wiedziałem, czego się spodziewać. Wiadomo, no gdyby to był jakiś tam Czech czy Słowak, drobnej postury, to co innego, no Mołdawianin, jeszcze zdaje się żołnierz, bo gdzieś tam go znalazłem na fejsie, poza tym nie było nic wiadomo. Dosyć mocno miał te ciosy, kopał dosyć dobrze, tutaj myślę moja leworęczna pozycja. Mocno mu zagrała na taktyce jakiejś takiej spontanicznej. No i tyle. Musiał trochę, nie miał nic do stracenia, więc atakował właśnie tymi kopnięciami właśnie mocnymi i generalnie tak, no musiał chyba to szybko, wiadomo, wziął na ostatnią chwilę, ty byłeś lepiej przygotowany fizycznie, więc no musiał ryzykować. Jeszcze raz, no tak, no, no co tu więcej mogę dodać do tego, co powiedziałeś, no. W takim razie, no co, no szybka walka, szybki wywiad, bardzo dziękuję w takim razie i oby jak najszybciej następnym razem się widzimy. Mam nadzieję, zobaczymy, co życie pokaże, dziękuję.